30 grudnia 2014 roku na sesji Rady Miejskiej w Halinowie jednogłośnie uchwalono budżet gminy na 2015 rok. Dochody i wydatki budżetu zaplanowano na niemal 43 730 000 zł. Dochody budżetu na 2015 rok są o ponad 3,5% wyższe niż w roku 2014 i wynoszą ponad 3 240 000 zł. Zadłużenie na koniec 2015 roku wyniesie nieco ponad 39%, z kolei wydatki inwestycyjne wyniosą ponad 7,5 miliona zł, co stanowi 17% ogółu planu. Dla mnie jest to bardzo ważna chwila, ponieważ w tym budżecie znalazło się dokończenie budowy gimnazjum, inwestycji, o którą walczyłam ja wspólnie z innymi radnymi w imieniu dzieci, przede wszystkim dzieci i ich rodziców. Do najważniejszych tegorocznych zadań inwestycyjnych należą dokończenie budowy gimnazjum w Halinowie, dokończenie budowy kanalizacji w Okuniewie, ekoinwestycja etap drugi, dokończenie budowy stacji uzdatniania wody w Wielgolesie Duchnowskim, projekt budowy kanalizacji w Halinowie, Kazimierowie, Mrowiskach i Długiej Szlacheckiej i budowa ulicy Olszowej w Halinowie. Został uchwalony plan przestrzennego zagospodarowania miasta Halinowa, na który od bardzo długiego czasu mieszkańcy czekali. Rada Miasta i burmistrz Halinowa wywiązał się ze swoich zobowiązań. Zostały zmienione wielkości zabudowy działek, co oczywiście również pozytywnie wpłynie na rozwój naszego miasta, na gęściejszą zabudowę. Rozpocznie się też przeobrażanie centrum Halinowa. W tym roku zaplanowany jest zakup i montaż placu zabaw wraz z zagospodarowaniem skweru w centrum. Władze gminy chcą poprawić też bezpieczeństwo pieszych poprzez budowę nowych chodników. W związku z tym udzielona zostanie pomoc finansowa dla powiatu mińskiego przy budowie chodnika i zjazdów w ciągu ulicy Powstania Styczniowego od skrzyżowania z ulicą Graniczną poprzez drogę powiatową w Zastawie w Kazimierowie do skrzyżowania z ulicą Tatrzańską w Mrowiskach. Powodzenie tej inwestycji zależy jednak od tego, czy dołoży się do niej Rada Powiatu. Rozpocznie się także budowa pierwszego etapu chodnika w Długiej Szlacheckiej od ulicy Wyszyńskiego przez ulicę Kruczą w Budziskach wzdłuż ulicy Sarniej. Aż 240 tysięcy złotych zostanie przeznaczone na projekty i budowę oświetlenia, m.in. przy ulicy Podgórnej w Nowym Koniku czy Grabińskiej w Grabinie. Do tegorocznego budżetu zgłoszonych zostało wiele zadań w ramach funduszy sołeckich, m.in. na budowę wiaty przystankowej przy ulicy Głównej w Cisiu. Budżet na przyszły rok jest budżetem sprawiedliwym. Oznacza to proporcjonalny podział wydatków na wszystkie miejscowości naszej gminy. W tej kadencji także będziemy budowali nowe drogi, będziemy także modernizowali mosty. Wiele inwestycji, które planujemy przeprowadzić, będą dotyczyły namacalnie poprawy komfortu życia mieszkańców naszej gminy. Podsumowując, tegoroczny budżet jest zrównoważony i zakłada inwestycje w wielu nawet dotychczas zapomnianych miejscach gminy. Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej gminy.